Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Na konferencji prasowej poświęconej wydarzeniu, które nie miało jeszcze miejsca w historii naszego miasta, ani nawet też województwa. Chodzi o Mistrzostwa Europy w Kyokushin, które będą organizowane właśnie w Śląsku w dniach 13 i 14 października. Pozwólcie Państwo, że przedstawię po mojej prawej stronie osoba, która jest odpowiedzialna za to, że karate zawitało do Polski z kraju Kwitnącej Wiśni. Jest to Szychen Andrzej Drewniak, 8 dan, sekretarz generalny, wiceprezes Polskiego Związku Karate. Jest to osoba, bez której tak naprawdę karate w Polsce nie istniał. On przeniósł karate na rodzimy grunt Polski jeszcze w latach 70. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego faktu, że również dzięki jego staraniom te mistrzostwa będą odbywały się w Świnoujściu. Obok Szychana Drewniaka jest Szychan Leszek Samitowski. To uwaga, osoba, która od 30 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest trenerem kadry Stanów Zjednoczonych. Są to goście specjalni naszych mistrzostw, tak jak i również Japończycy, którzy nas tutaj odwiedzają. Po prawej stronie pana Samitowskiego, czyli Rosomie Samitowskiego, jest pan Tomasz Majszyk, jest to dyrektor Radisson Blu, w których gościnnych progach gościmy. Jest Radisson Blu w ogóle Izraela Invest, jest naszym platynowym sponsorem, jeżeli chodzi o organizację tych mistrzostw Europy. Po mojej lewej stronie siedzi pan Marek Antonik, sensei Marek Antonik, prezes Świńskiej Akademii Karate Kyokushin. A obok niego, po lewej stronie, jest Magdalena Iwczuk, sensei Magdalena Iwczuk, którą też Państwo znacie, bo wiele rzeczy już wspólnie robiliśmy w tym składzie, która jest sekretarzem Świnoujskiej Akademii Karate Kyokushin. Ja nazywam się Paweł Sujka, jestem trenerem w Świnoujskiej Akademii Karate Kyokushin. Oddaję głos Szychanowi Andrzejowi Drewniakowi. Bardzo proszę o przedstawienie kilku faktów dotyczących tej imprezy. Chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo dumny, że ten plan zorganizowania 31. Mistrzostw Europy Kyokushin powiódł się i że to się odbywa w Polsce i że w Świnoujściu. Chciałem powiedzieć, że Świnoujście nie przez przypadek otrzymało tą możliwość organizacji imprezy, ponieważ wielokrotnie już zarówno Puchar Polski, Mistrzostwa Polski pokazały, że tutaj możemy się czuć w tym gościnnym dla nas mieście doskonale i także warunki organizacyjne są powyżej standardu polskiego, są na poziomie europejskim. I ja myślę, że ta impreza to jest z naszej strony, jeśli chodzi o Polskę, taka wizytówka, z tego względu, że wiele krajów ubiega się o możliwość organizacji, ale my wymagamy, żeby wcześniej w tych ośrodkach już odbywały się międzynarodowe turnieje, żeby odbywały się międzynarodowe imprezy. O ile wiem, to już teraz mamy 13. imprezę, międzynarodowy turniej, który odbył się właśnie w Świnoujściu. Zawsze towarzyszy temu obecność kilkuset młodych ludzi, którzy później rozsławiają nasze turnieje w Europie szczególnie. 31. Mistrzostwa Europy są o tyle symboliczne, że praktycznie ta koncepcja nasza otwartych mistrzostw Europy sprawdziła się. Będziemy mieli tutaj 42 zawodników z Japonii, mamy ze Stanów Zjednoczonych, także z Pakistanu i kilku innych takich dla nas egzotycznych krajów, które są pozaeuropejskie, ale z dużą przyjemnością do nas przyjeżdżają. Polski Związek Karate, którego jesteśmy członkiem, od wielu lat jest zbudowany na podstawie klubów Kyokushin Karate, których jest ponad 250. Cały związek liczy około 400 klubów. Wielu różnych specjalności, m.in. Shotokan czy Budokan. Ja chciałbym powiedzieć, że w
najbliższym czasie po tej imprezie bierzemy wielki rozpęd i robimy Mistrzostwa Świata kolejne w Astanie. To też jest takie wyjście. Dotychczas robiliśmy Mistrzostwa Świata w Tokio. Zdecydowaliśmy się, żeby po prostu pójść w kierunku Azji. Zdecydowaliśmy się, żeby tą imprezę w formie Mistrzostw Świata właśnie rozgrywać też w innych, no, na dzień dzisiejszy przebywających krajach. Jeśli chodzi o zawodników, to Polskę będzie reprezentowała ścisła czołówka 24 zawodników wyselekcjonowanych przez wiele lat. To są medaliści Mistrzostw Świata, to są medaliści Mistrzostw Europy. I tutaj wspomniałbym Michała Wernera, trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, następnie Lisowska Ania, pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata, zdobyte właśnie w Tokio. Następnie mamy bardzo utalentowaną zawodniczkę Karpuk, która sądzę, że na tych zawodach błyśnie talentem zarówno w kumite, jak i w kata. To jest tyle, co ja chciałbym na ten temat powiedzieć. Jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, proszę uprzejmie. Poproszę teraz o zabranie głosu może pana dyrektora, który jest z nami i który nas wspiera od samego początku. Zresztą Państwo w Rulesy też, pan Szymon i pan Jan, od samego początku Zdrowa Invest bardzo była otwarta co do organizacji tych zawodów i wsparcia tych zawodów. I bardzo bym prosił tutaj pana dyrektora teraz o kilka słów w tej sprawie.